Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mieliśmy ostatnio dwa kataklizmy. Jeden w dniu 11 sierpnia nad Borami Tucholskimi, czyli trąba powietrzna albo tornado, jak to mówią Amerykanie. A drugi niedawno, kilka dni temu, cyklon tropikalny, który objął całe Karaiby i południową część Stanów Zjednoczonych. I trochę chciałem Państwu te zjawiska przybliżyć. To najpierw o cyklonie tropikalnym. To macie Państwo, gdzie występują cyklony tropikalne? Z nazwy samej tropikalne wynika, że może być to w klimatach gorących to zjawisko. U nas tego zjawiska nie ma. A więc wschodnie wybrzeże Azji, aż do południa, czyli do Bangladeszu, Indii. I one się tutaj nazywają tajfuny. Taka jest nazwa lokalna, regionalna. Północna Australia i tam noszą nazwę Willy. Tak się mówi podwójnie. No i wreszcie Ameryka Środkowa i południowa część Stanów Zjednoczonych. Hurrikany, po polsku huragany. Cechą wspólną, jak Państwo widzicie, jest to, że po pierwsze tworzą się nad oceanami, po drugie przemieszczają się ze wschodu na zachód, zgodnie z ogólną cyrkulacją planetarną, bo tam wieją pasaty, stałe wiatry pasaty ze wschodu i to te pasaty pchają te zjawiska, te cyklony w kierunku lądu. To może teraz poproszę przekrój i plan takiego cyklonu. O, widzicie Państwo. Tak się wszyscy zastanawiają, co jest siłą niszczącą w tym cyklonie. No, siłą niszczącą jest oczywiście bardzo silny wiatr, który może dochodzić do 200 km na godzinę, ale nie tylko. Ostatnio właśnie dużo mówiono na temat powodzi. Drugą siłą niszczącą są powodzie. Skąd te powodzie? No, są trzy przyczyny powodzi. Po pierwsze, intensywne opady w takim cyklonie, widzicie Państwo, prąd występujące, chmury burzowe pada. Po drugie, olbrzymie fale do kilku metrów wysokości, a to są tereny nizinne przeważnie, czyli fale wlewają się na ląd i powodują powodzie. Poza tym fale morskie blokują ujście rzek i rzeki podnoszą się i występują, a więc więcej ludzi ginie z powodu powodzi niż z powodu tych silnych wiatrów. Przypomnę, lata 70. straszny cyklon tropikalny w Bangladeszu, zginęło kilkaset tysięcy osób. Ja wtedy kończyłem studia, pamiętam to, jak to w telewizji i prasa, całe mass media pokazywały trupy pływające na wodzie w Bangladeszu. W Bangladeszu, wiecie Państwo, jest gęsto zaludnienia, 1000 osób na kilometrze kwadratowym mieszka. I wyobraźcie sobie teraz, 3-metrowa fala zalewa cały kraik. I pamiętam również taki cyklon tropikalny, który nazywał się Teisy, był nawet film na ten temat, który całkowicie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a pamiętam dokładnie data, bo to z moim osobistym wydarzeniem, że 204, zniszczył całkowicie miasteczko Darwin, bo tam w Australii, w Ameryce Północnej, buduje się takie lekkie domy. U nas betonowych by wiatr nie zniszczył, a tam całe miasto zostało zniszczone z powierzchni ziemi. Cyklon Teisy. Miasteczko Darwin w Australii Północnej. No i teraz dwa cyklony mieliśmy, widzicie Państwo. Cyklony tak, tworzą się nad oceanem i tam nabierają rozpędu. Można by jeszcze raz przekrój, proszę. O, co jest tą siłą niszczącą? Dlaczego jest taki silny wiatr? Trzeba zapytać, dlaczego jest takie niskie ciśnienie? Popatrzcie na plan tego niżu, jak są gęsto izobary. Dzisiaj też mamy i wczoraj taki miesiąc polską, ale nie aż taki. Gęsto izobary pokazują, że jest bardzo duża różnica ciśnienia między zewnętrznym a środkiem cyklonu, co powoduje bardzo silny wiatr. Więc wiemy, czemu silny wiatr. Z dużej różnicy ciśnienia. A teraz dlaczego duża różnica ciśnienia?
bo bardzo silny prąd wstępujący. Tu się tworzy jakby próżnia przy powierzchni oceanu i wiatr musi tą próżnię wypełnić i dąży do wypełnienia. A dlaczego taki silny prąd wstępujący? Bo jest bardzo dużo pary wodnej. To para wodna, która się skrapla, powoduje te niszczące zjawiska i tornada, i cyklony tropikalne, i inne katastrofalne zjawiska w przyrodzie. Bo para wodna pobiera energię, jak paruje z oceanu, a skraplając się oddaje. I co z tego? A z tego wynika to, że tej pary wody może być aż 30 gramów w jednym metrze sześciennym powietrza, bo przy tej temperaturze 30 stopni tyle się zmieści. I teraz jak się skrapla, a przecież jak się podnosi, jak idzie do góry, to tam jest coraz chłodniej, więc się skrapla i wydziela energię cieplną. To jest tak zwane, fizycy tak to ładnie określają, utajone ciepło parowania. Do parowania jest potrzebne, a przy skrapaniu się oddaje. I stąd ten silny prąd wstępujący, czyli głównym silnikiem takiego cyklonu jest para wodna skrapająca się. Ciepło wydzielane z wielkiej ilości pary wodnej. I teraz taki cyklon jak nadchodzi, teraz można pokazać mapę, proszę bardzo, takiego cyklonu. Widzicie Państwo, kręci się taki wir, jak i u nas, niż przeciwnie do zegara, i on zanika, jak nadchodzi nad kontynent. Dlaczego? No, odpowiedź jest prosta, bo mu się wyłącza silnik, bo tym silnikiem była ta olbrzymia ilość pary wodnej. Póki cyklon jest nad oceanem, nabiera tej pary wodnej. Wchodzi na ląd, nie ma już źródła pary wodnej, a więc słabnie. Na całe szczęście dla mieszkańców, dla nas, dla ludzi, słabnie. To tyle o cyklonie tropikalnym, a jeszcze jest tornado, trąba powietrza, która była u nas nad Borami Tucholskimi w dniu 11. Ona ma zupełnie inny zasięg. Cyklon może mieć szerokość 200 km, czyli jakby tak szedł przez Polskę, nigdy nie pójdzie, bo u nas nie ma tych zjawisk, to między Poznaniem a Warszawą by wszystko niszczył. Widzicie Państwo, w takim szerokim pasie. Trwa 7-8 dni taki cyklon tropikalny, póki nie nadejdzie na ląd i nie umrze, mówiąc takim słownictwem. Natomiast tornado trwa 20 minut. Jest to zjawisko bardzo gwałtowne, ale wiatr może osiągnąć nawet 300 km na godzinę. Ale tornado ma zasięg 200 metrów. Jest lokalne, ale niszczące, przecież co żeśmy widzieli zresztą na zdjęciach lotniczych, powalone lasy, zerwane dachy. Obydwa zjawiska są niszczące. Obydwa mają swoje źródło wielkiej ilości skrapiające się pary wody i wydzielające się ciepła. A teraz, proszę Państwa, przejdziemy do prognozy pogody na weekend. O, taka jest sytuacja dzisiaj, jutro i pojutrze. Niestety będziemy mieli od 15 do 18 stopni. No, widzimy za oknem, jaka jest pogoda. Jest pochmurno, jest chłodno, jest 15 stopni, z południa jest 15 stopni tylko, a jest przecież dopiero połowa września. Napływa powietrze z zachodu, bo wielki niż się wytworzył, który jest teraz nad Skandynawią. Natomiast cały czas stacjonuje wyż słoneczny, pogodny nad basenem Morza Śródziemnego. A więc ta gęstość i zobacz świadczy o tym, że jest duża różnica ciśnienia. Stąd mieliśmy takie silne wiatry wczoraj, dzisiaj. One będą słabły. Niż będzie się odsuwał i się przesuwał w kierunku Finlandii. Niemniej jednak przyjdzie następny i niestety weekend pochmurny i chłodny. Od 15 maksymalnie do 18 stopni i możliwość opadów. I tak będzie przez całe 3 dni. Piątek, sobota i niedziela. Dni podobne do dzisiejszego. Dziękuję.